Serdecznie witamy na kolejnym studium Słowa Bożego ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj ze mną w studiu są Janusz, Maksymilian, Zbyszek, ja mam na imię Zenon. Każde studium Słowa Bożego dobrze jest rozpoczynać z Bogiem, westchnieniem, krótką modlitwą, dlatego również dzisiejsze studium taką modlitwą chcemy rozpocząć. Niebiański Ojcze Boże, Wszechmogący nasz opiekunie i Stworzycielu, Niech będzie cześć i chwała i uwielbienie wyrażana za to, że możemy spotykać się, studiować Twoje słowo, że dzięki temu Ty możesz do nas przemawiać, a my możemy odczytać Twoje intencje i Twoje rady dla nas. Bardzo proszę o błogosławieństwo dla tego studium na temat niewidzialnego konfliktu, który dzieje się wokół nas. Amen. 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 Kochani, dzisiaj rozpoczynamy nowy sezon, który poświęcony będzie dość wnikliwej analizie. W przesłaniom, jakie całej ludzkości ogłaszają trzej aniołowie lecący przez środek nieba w wizji Jan to opisał. Dzisiejsze studium dotyczyć będzie takiego wprowadzenia. Ktoś słusznie określił proroctwa mapą historii, a więc odczytując proroctwa, my musimy zrozumieć, że w historii Przechodzą one z trybu czasu przyszłego jako zapowiadane wydarzenia, na tryb czasu teraźniejszego, gdy one się dzieją, jak również na tryb czasu przeszłego, gdy już się wypełniły. A więc Jan piszący pewne w, w, w wizje wtedy, kiedy żył i wydarzenia mające nastąpić w przyszłości, Wszystkie, które On zapowiadał, dotyczyły przyszłości, a więc były niejako w, w trybie czasu przyszłego. Z biegiem czasu wypełniające się proroctwa nabierały charakteru czasu teraźniejszego, ale wiele z nich należy do czasu przeszłego. I gdy będziemy rozważać zagadnienie, Aniołów lecących przez środek nieba, trzech Aniołów, to niezmiernie ważną rzeczą jest, aby właściwie odczytać i umiejscowić je na tej mapie historii, kiedy one miały miejsce. Dlatego dzisiejsze studium jest wprowadzającym do tego tematu, a będziemy się koncentrować w większej części na rozdziale 12 Księgi Apokalipsy, bowiem ona daje taki historyczny przegląd wydarzeń. Przyjrzymy się niektórym zagadnieniom. Nie będzie to szczegółowe, szczegółowa analiza tego rozdziału, ale pewne wybrane fragmenty, które pomogą nam zrozumieć, pewne wydarzenia na osi czasu, który, których żyjemy. Zatem dwunasty rozdział Księgi Objawienia koncentruje się na istocie konfliktu, konfliktu, który, jak Jan zapisał, rozpoczął się, rozpoczął się gdzie pomiędzy kim a kim? Gdzie najpierw? Czyli w niebie gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu, przynajmniej z tego, co my wiemy. Kiedy? Dość dawno, nawet bardzo dawno bym powiedział, bo wszystko wskazuje na to, że to się stało zanim, 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 zanim jeszcze Ziemia powstała, wtedy, kiedy było wszystko wspaniałe i doskonałe. Wtedy pewnie jeszcze nie było we wszechświecie grzechu ani zła. Dziękuję bardzo. Chciałbym, aby wybrzmiały słowa z dwunastego rozdziału, siódmy, ósmy, dziewiąty werset. Bardzo proszę o przeczytanie. Tymczasem w niebie doszło do bitwy. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył sam smok, wspierali go jego aniołowie, ale przegrał i nie było już dla nich miejsca w niebie. Dziękuję. Bardzo skrótowa relacja. Wcześniejsza fraza, czyli werset dosłownie czwarty mówi o tym, że zmiótł on trzecią część gwiazd niebieskich i nie mowa tutaj o planetach, ale w tej symbolice Rozumiemy istot anielskich. I tu taka jedna maleńka uwaga, bowiem częstokroć jest to dzielone na trzy jakoby jedną trzecią procentowo. Natomiast jest też wyjaśnienie tego zagadnienia, że konflikt, jaki powstał w niebie, podzielił aniołów na trzy nierówne części. Jedna część pozostała wierna Bogu, druga część opowiedziała się po stronie buntownika, e, trzecia część, e, no tak jak neutralna. to często neutralna, nie mający jeszcze przynajmniej na, ten, na tą chwilę czasu, e, na, te, na ten Wyrobionej moment opinii. opinii, więc trzeba było trochę czasu dla nich. Więc e, ja skłaniam się i tutaj zwracam uwagę, że nie chodzi o jedną trzecią w znaczeniu podziału matematycznego ile na jedną z trzech niepodane są wielkości jak te części zostały podzielone ale to dygresja dotycząca tej trzeciej części aniołów którzy opowiedzieli się po stronie nie po stronie nie Lucyfera. Kochani, jeśli chodzi o walkę, co rozumiemy, jak, z czym kojarzy się Wam pojęcie walka? Jak, jak słyszymy, że ktoś walczy, to jakie przychodzi pierwsze, pierwsza refleksja na myśl? Fuh. Zgiełk, rwetes, ofiary, krew się leje. Dokładnie. Co jeszcze? Zajęcie terenów. Konfrontacja siły. Tak. Konfrontacja siły. I tu chciałbym, kochani, zwrócić uwagę, że w tej walce pomiędzy Bogiem a przywódcą buntu, szatanem czy smokiem, jak tutaj używa Jan określenia, w tej walce nie zachodzi konfrontacja siły. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy w Biblii wymienionych zarzutów, jakie e, e, wysuną Lucyfer przeciwko Bogu. Ale wystarczy dzisiaj nastawić ucha, jakie najczęściej dzisiaj ludzie mają zarzuty przeciwko Bogu. O co Boga oskarżają? Ja bym tu użył siły argumentów. A to jest bardzo istotna rzecz, Bo, ale, ale wróćmy do tej tak, myśli. O, no co, o co dzisiaj najczęściej Bogu, Boga oskarżają? Zarzucają Bogu niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość to jest najczęstszy zarzut. Co jeszcze? W zajęcie się swoimi sprawami, pozostawienie nas na łaskę losu. Obojętność. Tak. Co jeszcze? Zarzucają, że Pan Bóg nie reaguje na zło. Też, ale jeszcze mi czegoś brakuje. Bo w 12. rozdziale Jan zapisał te słowa, że nie przemógł. To słowo w dosłownym odczytaniu sugeruje, że stosowana była przemoc, ktoś zwyciężył kto jest mocniejszy. Dlatego gdy wielu ludzi czyta Stary Testament, to z, y, y, jakie wnioski dzisiaj powszechnie wyciągają, wyciąga wielu ludzi na podstawie y, 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 czytając Stary Testament? Nie. Są fragmenty, które są szokujące. Są nieraz interpretowane jako objaw hmm, absolutyzmu Boga, który wkracza, dokonuje zniszczenia, dokonuje surowej kary. Mamy te przykłady potop co do mojego możemy tam wymienić jeszcze wiele rzeczy, ale mamy przyzwolenie na przykład przy zdobywaniu Kanaanu i wtedy jawi nam się Pan Bóg, czy ludzie, którzy realizują wolę Bożą, jako okrutnicy. I tu jest, może być to źle rozumiane, ale powiedziałbym w ten sposób, że przyjrzenie się bliżej tekstom, które o tym mówią, pokazują, że w tym wszystkim także jest i Boże miłosierdzie, i Boża troska o człowieka. Dziękuję. Pozwólcie, że ja jedną rzecz tutaj rozwinę. Gdy szatan, wyobrażam sobie, gdy szatan zarzucił panu Bogu przemoc, że Bóg w, w, sprawuje rządy z pozycji siły, i gdyby doszło do konfrontacji siły, to jedynie byłby argument na rzecz potwierdzający y, zarzut y, y, Lucyfera. I dlatego tutaj była tylko przepychanka, a nie było ofiar. Więc to jest jedna rzecz, no, to ale też, ja... To na tym polega, że Pan Bóg nie zakończy tego konfliktu od razu, bo mógł od razu zlikwidować szatana, bo miał na tyle mocy, żeby zakończyć to. Ale problem bym pozostał w umysłach chociażby tych, tej trzeciej części, która nie była zdecydowana. I dalej by to mogło jączyć i się rozwijać. Pójdźmy dalej. Gdyby chodziło o konfrontację siły, to może bardzo niedoskonały przykład powiem. Pięcioletnie dziecko wypowiada wojnę swojemu dorosłemu ojcu, dochodzi do konfrontacji siły. Jaka jest nie szansa? Można. To jest, Ale to jest niedoskonały przykład, bo Bóg w swej wszechmocy mógłby powiedzieć słowo i nie istnieje. Ale gdy chodzi do, 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 o konfrontację siły, to Bóg podjął... Niesamowicie ważną decyzję. Bóg, nasz stworzyciel, powiedział do szatana: Słuchaj, przyjdzie czas, że ja stanę się człowiekiem słabszym niż ty. Pierwsza Mojżeszowaczy, 15. Przyjdę jako potomstwo niewiasty i skonfrontujemy się siłą. A więc popatrzmy: krzyż golgoty jest konfrontacją siły, kiedy Bóg, przychodzący w postaci ludzkiej, słabszy niż szatan, słabszy niż smok, konfrontuje się i mówi: A teraz zobaczymy, czy ty się będziesz honorowo zachowywał i czy nie będziesz bił słabszego. Krzyż golgoty jest rozwiązaniem jest dowodem, że Bóg nie używa siły. Przemocy, lecz miłość. I Chrystus zwycięża nie dlatego, że jest silniejszy, tylko dlatego, że kocha. Miłość zwycięża, bo miłość ma rację bytu. Tylko miłość ma rację bytu. Tak, i, i, i de facto ten konflikt, na początku to Pan Bóg powiedział innymi słowy szatanowi, poczekaj, zobaczysz, że nadejdzie czas, kiedy sam i wszyscy Twoi zwolennicy przyznacie, że ja mam rację. Więc, i tu chodzi walka o rację, a nie o siłę. Tak. Bo wiecie, wśród ludzi jest takie pojęcie, tak, tak się, takie, takie zdanie, że gdy ktoś e, nie ma silnych argumentów, to wtedy używa argumentów siły. Pięści. <laughs> Właśnie. Ale Bóg nigdy nie używa argumentów siły. Jego walka jest sprawiedliwa i tylko miłość ma rację bytu. Zło nie ma prawa istnienia i dlatego zwycięża dobro. Pozwolę sobie jeszcze na jeden cytat pewnego myśliciela, który wyjaśnił w sposób bardzo logiczny, dlaczego na tej ziemi przewagę ma zło. I zdanie to brzmi tak: zło dlatego ma przewagę nad dobrem, bo może sobie pozwolić na, co, na to, na co dobro pozwolić sobie nie może. Dlatego dobro potrzebuje czasu. Zło posługuje się kłamstwem, dobro nie może. Zło posługuje się przekupstwem, szantażem, przemocą, dobro nie może sobie na to pozwolić. Dlatego I cierpi. Z, z, cierpi. Dlatego zło ma chwilową przewagę nad dobrem. Proszę zmyślać. Nie wiem, ta, ta myśl mnie nasunęła na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w momencie, kiedy rozpoczyna się 12 rozdział, on nie koncentruje się, choć tam jest ten młodzie, to dziecko, które się ma narodzić, ale koncentrowany jest 12 rozdział na, nie wie, na, na kobiecie, na niewieście. Przedstawona przedstawiona jest, że jest piękna, czysta, ładna. Jest to, wyobraźmy sobie, kiedy mówimy o wojnie, bo zaraz mowa jest o wojnie i zobaczmy, jaką rolę kobieta odgrywa. Zazwyczaj kobieta stoi z boku i tutaj jest atakowana niewiasta. Przez smoka. W mhm. tym momencie, jeżeli się temu przyjrzymy, to zobaczymy ten kontrast pomiędzy e, e, słabością, jaką jest niewiasta, jej brakiem możliwości od, odpowiedzenia, a potęgą jaką dysponuje ta druga siła. Mhm. Chodzi mi o tą różnicę, którą jakby Pan Bóg tu uwypukla, pokazując niewiastę jako czystą, piękną, wspaniałą, która ma jakieś zadanie, bo przychodzi tam, ten, urodzi tego chłopca, ale nadal później mamy, znowu jest atakowana. Czyli jakbyśmy powiedzieli znęcanie się nad leżącą osobą, czy znęcanie się nad kobietą, pokazane jest jakby charakter istot, które tutaj walczą. Dziękuję bardzo. Kochani, konflikt zaczął się w niebie, a gdzie się, gdzie został przeniesiony? No właśnie tu w tym, bo jednak, nawet mi tego brakowało, żeście czytali poprzednio teksty, Doczytaj. żeście nie doczytywali. Doczytaj, Jan. Zrzucony został na Ziemię, zrzuconi też zostali z Nim jego aniołowie. I, i to jest właśnie to, to feralne miejsce w kosmosie. Które okazuje się całą areną całego konfliktu. No, musiało gdzieś takie miejsce się znaleźć, prawda? Mhm. Nie mógł ponieważ nie, nie mogli zostać unicestwieni, mogli, musiało rozwinąć się to zło, żeby okazać moc dobra, to musiało takie miejsce się znaleźć. Piękne, doskonale stworzone, wyposażone we wszystko, i Dziękuję. Nasuwają mi się dwa pytania. Dlaczego na Ziemię i kiedy? Bo tu Jan nie precyzuje i nie mówi kiedy, tylko że mówi o fakcie, zrzucony został na Ziemię. Jak myślicie, kiedy został zrzucony i dlaczego na Ziemię? Ja mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na Ziemię? Dlatego, że. Szatan miał prawo odwiedzać każdą, każde jedno miejsce, gdzie była cywilizacja stworzona przez Pana Boga. Ale że mu się gdzie indziej nie udało, to mu się udało na tej planecie, która jest w układzie słonecznym. Dzie A myślę, że też to była akurat ta chwila, odpowiadając na pytanie kiedy kiedy ta Ziemia została skonfigurowana, stworzona tak pięknie. I może nawet się szatanowi bardzo spodobała też bo z tego co wiemy to jest bardzo piękna nawet porównując to co możemy dzisiaj zobaczyć ale i opisy wszystkich wszystkie słowie Bożym to ziemia naprawdę została doskonale stworzona Dziękuję ja myślę że warto tu przywołać słowa przeczytam z przekładu Biblii Warszawskiej z Ewangelii Jana z 12 rozdziału 31 werset bo pan Jezus tutaj podpowiada daje nam nawet dość precyzyjną informację Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Tu jeszcze Pan Jezus mówi, będzie. To mówi krótko przed swoją śmiercią. Pan Jezus. Czyli szatan z nieba został wyrzucony nie przed śmiercią Pana Jezusa. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Więc i dlatego Jan tutaj konkluduje w wersecie dziesiątym. Janusz możesz przeczytać z dwunastego rozdziału dziesiąty werset. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego. Gdyż rzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Dziękuję. Teraz. I właśnie kwestia to, co mówiłem na początku, ustalenia, kiedy to jest to teraz. Prawda? Bo teraz jest teraz tylko teraz. To jest, to jest pojęcie na, na ciężkiej nasze, ludzkie, jak u, u Boga czas nie istnieje. Więc to... Tak, ale Bóg mówi w naszym tak, wymiarze. Tak, I myślę, po, tak. powołując się na słowa Pana Jezusa, że teraz jest sąd nad tym światem, ale władca tego świata będzie wyrzucony skąd, dokąd. No Jan uzupełnia z nieba na ziemię, bo ta ziemia niestety ze względu na bunt i na uległość Adama i Ewy poddała się szatanowi, więc on miał do tej ziemi prawo. Szatan miał prawo. Proszę Zbyszku. Znaczy, pamiętacie, jest taka scena w Starym Testamencie, kiedy przychodzi szatan i przedstawiony jest kapłan, mówi: Zobacz, jaki on jest. Mamy tutaj oskarżyciela, bo tutaj jest bardzo ciekawe, że przedstawiony jest oskarżyciel naszych braci. Czyli szatan otrzymał jeszcze wtedy. Jakby nie do końca nie było powiedziane, kto stoi za przyczyną upadku tej, tych ludzi. Mhm. I w pewnym momencie, kiedy ja oskarżam, przepraszam, że tak użyję, oskarżam mhm. Janusza, tak, ale ja jestem czynnikiem sprawczym, że on się stał się, takim, stał się takim, jakim się stał. To było jeszcze przez Stary Testament odkryte, jak tak w pełni. Dopiero przyjście Pana Jezusa odsłoniło prawdziwe oblicze działania szatana. I w momencie, kiedy pokazał jakby w pełni, to jakby oskarżenia, że on jest zły, ten człowiek, mówiąc, dlaczego Ty masz prawo go oskarżać? Przecież Ty jesteś sprawcą. Mhm. I to powoduje, że zostały zamknięte drzwi w niebie, mówiąc, teraz już nie możesz, bo przedstawiłeś się tak naprawdę, to Ty stoisz za tymi wszystkimi działaniami ludzi, którzy wybrali drogę taką, jaką wybrali. Nie no, Chciałbym no. powiedzieć, że tego rodzaju metody prowokacji są stosowane do dnia dzisiejszego, że y, jakąś osobę prowokuje się do tego, aby. Y, Coś zrobiła niezgodnie z prawem, a następnie jest to dowód na oskarżenie tej osoby. Dziękuję I tego bardzo. rodzaju manipulacje są do dnia dzisiejszego, to bo to diabeł wymyślił. Szatan jest tutaj nazwany oskarżycielem braci, oskarżycielem. Czy szatan ma argumenty, aby oskarżać człowieka przed Bogiem? Nasze czyny świadczą, że tak, ale. Ale. Jest to ale, że w pewnym momencie, no ja mówię nieraz, e, nawet w, w współczesnym sądzie, kiedy jest ktoś osadza, osądzany, to w tym momencie staramy się raczej bronić tej osoby, mówić, czy czasem gdzieś działania jego rodziców, wychowania nie wpłynęły na jego postawę, żeby zmniejszyć wyrok. Czyli, jeżeli mamy wyjaśnienie, dlaczego coś go do, to, do tego doprowadziło, ten człowiek jest inaczej sądzony, niż gdy świadomie, w pełni jakby z samej własnej woli podejmuje takie, a nie inne decyzje. Więc myślę, że tu jest taka ilustracja podejścia Pana Boga do sądzenia człowieka. No, ale no, chciałbyś w ten sposób wytłumaczyć wszystkich ludzi grzesznych, którzy to którzy nie mają możliwości, i to świadomie robią ludzie. No, ludzie dostali co? od Boga wszystkie możliwości obrony przed złem i, 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 i wyboru właściwego. Także tutaj nie możemy powiedzieć, że szatan ich zwiódł i oni są niewinni. Ale Janusz, tutaj zakwestionuję Twoją wypowiedź, bo powiem tak, czy zwróciliście uwagę, że postać szatana w Starym Testamencie jest prawie niewidoczna? Jak gdyby za wszystko odpowiadał jakby Pan Bóg. Tak jest to przedstawione, że to działa nie Pana Boga, a bardzo rzadko, dopiero kiedy Pan Jezus spotyka się na pustyni, i walczy z Panem Jezusem, nagle odkrywana jest, prawda, kto stoi za pewnego rodzaju naszymi pokusami, które mhm. gdzieś tam one w Starym Testamencie nie są tak wyraźnie przedstawione jak w Nowym Testamencie. Mhm. Ale, ale kochani, koncentrując się tu na pewnej rzeczy, musimy stwierdzić, że szatan ma rację w stosunku do każdego człowieka, bo każdy jest grzeszny. Oczywiście. Ale teraz czy mówimy. Czy, czy wszyscy ludzie ze względu na grzeszność, bo tu mamy dwie skrajne postawy: Czy wszyscy ludzie ze względu na grzeszność będą potępieni? A jeśli nie, to czy wszyscy ludzie ze względu na śmierć Jezusa Chrystusa będą ułaskawieni? Tak, no właśnie. Dlatego też ten plan zbawienia został wdrożony na naszej ziemi i tam przewidziane są. Różne działania, które mają doprowadzić do usprawiedliwienia człowieka i uczynienia go godnym, aby znalazł się w Bożym Królestwie. Proszę przeczytać Janusz Werset 11. Bo ci oskarżani przez szatana przed Bogiem, tutaj Jan mówi, że mają pewien atut. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Kochani, yy, zachęcam do takiej głębokiej kontemplacji nad tym wersetem. Bo tak. szansa jest dla każdego, szansa zwyciężyć w tej nierównej walce bez użycia siły. Bo zwróćcie uwagę, że w innych fragmentach księgi Apokalipsy, w, tym konfro w tej konfrontacji, yy, Pan Bóg zestawia. Kobietę ze smokiem. Jaką szansę przy konfrontacji siły ma zwyciężyć kobieta smoka? Przy innej okazji zestawia baranka ze lwem. No, w, yy, baranek w konfrontacji ze lwem. Więc dlatego baranek zwycięża, nie dlatego, że jest silniejszy. Kobieta zwycięża, nie dlatego, że jest silniejsza. Bóg zwyciężył, tak jak mówiliśmy wcześniej, dlatego, że walczy miłością. Miłość zwycięża. I tutaj jest mowa o tych ludziach, którzy skorzystali ze zwycięstwa Pana Jezusa. I ty możesz skorzystać z tego zwycięstwa Pana Jezusa. Moi drodzy, kobieta przedstawiona jako symbol tych dochowujących wierności Bogu. Prześladowana, gdzie znajduje schronienie? Otóż e, ciekawe, ta kobieta to nie jest kobieta bezdzietna. Mhm. Mimo że panna. Ale jest to kobieta, która spodziewa się urodzenia dziecka czyli w ciąży. Najbardziej e, kobieta w stanie, która wymaga największej ochrony. Mhm. Więc atakowanie takiej, e, takiej osoby. Jest z punktu widzenia moralności, nawet powszechnej, jest traktowane jako obrzydliwe. I zobaczmy, kto stosuje przemoc. I kwestia jest taka, że tutaj mamy do czynienia z pewną symboliką związaną z, z wyprowadzeniem narodu izraelskiego z Egiptu. Otóż Naród izraelski został doprowadzony do morza. I właściwie to wojsko egipskie miało za zadanie ich albo zawrócić z drogi, albo no niektórych zabić, a resztę zepchnąć do morza, jeżeli się nie poddadzą. Mhm. Czyli y y ta woda, ta. ta Ogromna woda była ogromna, ogromnym niebezpieczeństwem dla tych, którzy mieli być wyprowadzeni z tego kraju. Więc Pan Bóg dokonał cudu, polegające na tym, że osuszył tą wodę, czyli no, sprawił, że ta woda się zatrzymała i że przeszli na suchy ląd, na, na ląd, który był dla nich bezpieczny. I i właśnie również ten symbol tych skrzydła orła jest wzięty z księgi drugiej Księgi Mojżeszowej, XIX rozdział 4, jest, gdzie jest to podobieństwo, że na tych was przeniosłem, jak orzeł przenosi swoje pisklęta na swoich skrzydłach. Mm -hmm. I dlatego też, jeżeli chodzi. O, to chodzi oczywiście o wieki, które miały nastąpić <laughs> o wiele później niż pierwszy wiek, w którym Jan pisał. Wieki, w którym docho dochodziło do konfrontacji pomiędzy wyznawcami, pomiędzy chrześcijanami, którzy chcieli być wierni temu, co było w Piśmie Świętym. A po między innymi chrześcijanami, którzy uważali, że Pismo Święte można, może być zinterpretowane według potrzeby. Dziękuję bardzo. I, i, i teraz, gdzie, ta ziem, gdzie znalazła ten Kościół, ten prześladowany? Ta część prześladowana. Gdzie znaleźli? Mianowicie w, w Niemczech, w księstwach protestanckich, w Holandii, w Anglii. I w końcu w Ameryce Północnej. Zbyszku, chciałeś coś powiedzieć dodać znaczy, do tego? Większość osób, być może patrząc na historię chrześcijaństwa, tej niewiasty, bo teraz tak rozumiemy, że należy to tak skonkretyzować, że chodzi o to ogólnie o chrześcijaństwo, nie dostrzega jakby tej walki, bo jakby w pewnym momencie Kościół staje się siłą dominującą i wydaje się, że coś tutaj nie pasuje nam do historii i z tego, co sprawozdaje nam Słowo Boże. Ale w momencie, kiedy przyjrzymy się jakby uważniej wydarzeniom, wzorcą w Starym Testamencie, to okazuje się, że nawet Izrael, który był nazwany w całości Ludem Bożym, to nieraz bardzo często bywało tak, że to nie cały Izrael, i nawet bracia atakowali braci. I ci, którzy byli, chcieli być wierni i wielu proroków oddało życie, ale nie z rąk, że przyjechali na zewnętrzni, tylko dokonali to współbracia, Dokładnie. którzy wybrali innego Pana, który nimi rządził. I tu się Czy? pojawia termin resztka. Za, za chwilkę do niego dojdziemy. Ale to jest właśnie, dziękuję, że zwróciliście uwagę na to, że paradoksem historii już w starożytności jest to, że bracia, braci prześladowali. Nie tylko zewnętrzni tak. wrogowie. Prawda? Mhm. I, w, i w, 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 patrząc na historię średniowieczna, średniowiecza, smutną historię, dramatyczną, tragiczną, ona dzisiaj jest na różny sposób interpretowana, wykładana, jedni zaprzeczają pewnym faktom, inni podkreślają, ale bracia, braci prześladowali bracia braci i ci którzy dochodzili, którzy chcieli dochować wierności musieli niejednokrotnie kryć się w skrytości prawda potajemnie się spotykać a więc mamy ten przegląd historyczny kobiety nie ulega wątpliwości że ta kobieta brzemienna rodząca chłopca to Jezus Chrystus którego lud Boży, prawda, czy wydaje na świat, czy przychodzi na świat w kręgach ludu Bożego, prawda. I później ta niewiasta prześladowana przewagę zdobywa zło, niestety, na tej ziemi przewagę. Popatrzcie, ja sobie wyobrażam w ten sposób, że dzisiaj szatan śmieje się w twarz Panu Jezusowi i mówi: Jezusie, ty przyszedłeś na ten świat zachęcałeś ludzi, żeby szli za Tobą, modliłeś się o jedność wśród Twoich uczniów, a popatrz teraz na świat, ilu Dzień ludzi wasz. Ciebie, ilu ich masz, a ilu idzie za mną. Tak. Wiecie, wyobrażam sobie, że Pan Jezus ociera łzy na policzku, dlatego, że miłości nie da się narzucić. Miłość nie stosuje przemocy, a diabeł stosuje przemoc i dlatego ma tą chwilową przewagę w tym, w tym konflikcie. Proszę Zbyszku, najpierw, potem Max. Jest tu taka ciekawa uwaga w samym tekście, mianowicie mamy tak, wąż tymczasem ze swojej paszczy puścił za kobietą wodę. A jest w niektórych tekstach także apokalipsy wspomniane, że zasiadła niewiasta nad wieloma wodami, mhm. która siedzi na smoku. Taka dziwna paralela, ale w pewnym momencie, w pewnej chwili możemy zrozumieć, że ten smok miał i przekazał władzę, tu będziemy studiować później, ale Kryje się w tym, że wykorzystuje do walki z niewiastą, z tymi, którzy są wierni, nie tylko, dajmy na to, chrześcijan, ale wszystkie możliwe środki, żeby spowodować jej e, unicestwienie. Zastanawiałem się, czy nie wiem, czy myśleliście o tym, dlaczego szatan z taką niezwykłą wytrwałością walczy, no, z, z, tak słabą, z tak słabym. Materiałem, jak jest kobieta, niewiasta i ten, ta odrobina wiernych ludzi Panu Bogu. Mm -hmm. Dziękuję serdecznie. E, e, kochani, e, myślę, że warto przynajmniej wspomnieć. Zauważcie, bo e, e, szczególnie ci, którzy poznali Ewangelię, żyjąc tradycyjnie, i gdy opowiedzieli się po stronie Ewangelii, to przypomnijcie sobie, jak potraktowani zostaliście przez najbliższych, przez rodziny niejednokrotnie, czy z entuzjazmem. Ja pamiętam, kiedy poznałem Biblię i dzieliłem się z moimi kolegami, myślałem, że oni podzielą mój entuzjazm, to gdy ja z entuzjazmem opowiadałem, oni patrzyli na mnie, jakbym gdzieś z Marsa przyleciał i mówił do nich jakimś językiem niezrozumiałym, i w końcu mówili: Skąd idziemy na piwo? A potem, Odwrócili się. Potem, wiecie, nie było, nie było wspólnego języka. My dzisiaj, co prawda, nie mamy aż takich prześladowań, żeby nam grożono więzieniem, przynajmniej tu w Polsce, w Europie. Nie mamy takich prześladowań, żeby grożono nam śmiercią, ale dzisiaj w wielu krajach świata decyzja pójścia za Jezusem to wyrok śmierci na siebie wydany. Więc dlatego też zwróćmy uwagę, czy nawet w tych krajach wolności, czy spotykamy się ze zrozumieniem, z akceptacją? Ewangelia spotyka się z powszechną akceptacją? Szatan wybiera różne sposoby, bo to, co w średniowieczu tortury, cierpienia, więzienia. Y Widzi, że nie zdało rezultatu, a więc zaczął innej, od, od innej strony. Ty tam sobie mów, co chcesz, a jesteś nieskodliwy. Będę błogosławił, będę pomagał tym, którzy, y, którzy są po mojej stronie, dam im zaszczyty, a ty, jak nie chcesz, to sobie zostań. A może y, troszeczkę y, nieważne, że tam y, prawda coś zmienimy, nie musisz tak. 100% wszystko przyjmować, daj mi tylko 2%, a i zostaw sobie swoje I, będziesz, i będziemy w zgodzie żyli. Dziękuję. Ja dodam do tego jeszcze jedną rzecz, kochani. Jeśli nie mamy dzisiaj prześladowań, to myślę, że jednym z powodów, dla, dla, dlaczego nie mamy prześladowań, to jest to, że nie wchodzimy nieraz diabłu w drogę. I na czym to polega? Na tym, że jeżeli mówimy o powołaniu przez Pana Jezusa uczniów, to On powiedział, żeby uczniowie szli i opowiadali. Ale szatan stara się przekonać wierzących dzisiaj Chrystusowi, zostaw to dla siebie. Nie narażaj się. Daj spokój innym, nie zakłócaj ich porządku. Dzisiaj w chrześcijaństwie nawet jest taka tendencja, żeby w ogóle zabronić działalności ewangelizacyjnej. Że każdy powinien... Kościołami. Tak, każdy powinien zachować to dla siebie, zachowaj to dla siebie. Prawda? Więc yy, czym się kończy dwunasty rozdział? Ten przeglądowy, ten taki panoramiczny rozdział, czym się kończy? Jaka, jaka jest ostatnia, Max, yy, jaka jest ostatnia akcja w tym rozdziale? I rozgniewał się smog na niewiastę i odszedł, aby walczyć z pozostałymi z jej potomstwa, którzy przestrzegają przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Cytowałem yy, yy, Pismo Święte w przekładzie ekumenicznym. Dziękuję. Pozostałość, resztka. Musimy się przez moment skupić na tym pojęciu, dlatego że na ogół dzisiaj resztki to są mniej wartościowe. Są sklepy z resztkami przecenionymi. materiałów, prawda? przecenionymi, prawda? resztki są niedocenione, resztka, resztkami się tak pogardza troszkę. Proszę. Więc zaczynając od świata przedpotopowego, mnóstwo ludzi mieszkało w tamtym czasie, a tylko osiem osób Pan Bóg zachował. Czyli resztkę. Tak, bardzo mało. Teraz, po potopie, wydawać się mogło, że, że potomkowie tych, którzy przeżyli potop, będą przestrzegać Bożych rad aby nie dopuścić do podobnej katastrofy. Niestety, stało się tak, że musiał Pan Bóg wyprowadzić z Urchaldejskiego Abrahama i jego rodzinę. I tam wyszedł z, z, z Lotem i ich rodzinami. Czyli też resztka. Też, yy, też resztka. Ale ciekawą jest, w następstwie Lot w pewnym momencie też się odsunął od Abrahama i, i yy, z, został Abraham sam. W końcu miał dwoje synów, Izaka i Ismaela. Ismael się też odsunął, w związku z tym pozostała resztka, jakim był Izak i jego rodzina. A następnie e, e, w, e, było Ezaw i Jakub. Ezaw się odsunął, został Jakub ze swoją rodziną, to była resztka. Dalej, e, w, udali się do Egiptu, tam... Tam się ten naród rozwinął i Pan Bóg go stamtąd wyprowadził i w takim zgodzie ten, ten naród izraelski żył do czasu podziału królestwa po śmierci Salomona. Gdzie było północne królestwo i południowe, czyli Judea? Dziękuję, Max. Ten przegląd taki właśnie na przestrzeni dziejów, tego podziału, że dochowali Bogu, czyli resztka to są ci, którzy dochowali Bogu wierności. Ale teraz spójrzmy, jak Biblia przedstawia wyodrębnienie tej resztki. Z Księgi Izajasza i z Księgi Jeremiasza przeczytamy dwa fragmenty. Proszę, z Pozwolę sobie przeczytać fragment z Księgi Izajasza 10 rozdziału, wersety od 20. I w tym dniu stanie się tak, że resztka Izraela i ci, którzy ocaleli z domu Jakuba, nie będą już polegać na tym, który ich bije, lecz będą po prawdziwie polegać na Panu świętym Izraela. Reszta zawróci, resztka Jakuba do Boga mocnego, bo choć lud Twój, Izrael był jak piasek morski, tylko resztka z Niego powróci, postanowiony. Więc właśnie tylko resztka powróci. A więc mamy tutaj całość, całość ludu Bożego, ale resztka zdefiniowana jest jako ci, którzy będą polegać na Bogu, ci, którzy nawrócą się do Boga, prawda? W księdze Jeremiasza znajdujemy bardzo ciekawy obraz, również. Konfrontacji tych dwóch grup. Jeremiasz 24 rozdział, tak. pierwsze dwa wersety. Pierwsze dwa wersety. Pan ukazał mi w widzeniu dwa koszefik ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnezara króla babilońskiego, do niewoli Jehoniasza, syna Joachima, króla judzkiego i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne, a w drugim koszu były figi bardzo złe, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. Dziękuję bardzo. Możesz dwa zdania komentarza do tego powiedzieć? Ale tu jeszcze bym z piątego tekstu przeczytał. Tak? tak mówi Pan Bóg do Izraela, jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zostałem z tego miejsca do ziemi, Chaldejczyków ku Dobremu. Wiemy, że ich niewielu wyszło, wróciło z tego. Ta resztka to było to dobre. To nie było to byle jakie. To nic nie warte, przecenione, ale to było to najlepsze. Ale w obydwu koszach były figi. Tak, tak. Tylko, że jedne były dobre, a drugie były do niczego, do niczego zepsute. Tak. Nie nadawały się do jedzenia. To była historia ludu Bożego w starożytności. I historia ludu, który w starożytności też Bóg pokazuje pod symbolem kobiety, niewiasty, żony, prawda? Tak. Niejednokrotnie przez proroków wzywał, że odstępna żono, prawda, nawróć się do mnie. I zawsze tylko ta resztka nawracała się. I teraz mamy końcówkę dwunastego rozdziału, czyli to perspektywiczne spojrzenie na historię, czasy współczesne. Kobieta już tutaj zostaje niejako pominięta. To jest bardzo istotna rzecz, że w ostatniej końcówce szatan wypowiada szczególną wojnę przeciwko komu? Resztce. Resztce potomstwa niewiasty. Resztce. I co jest charakterystycznego dla tej resztki, według Jana? Ta reszta ma dwie cechy. Szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Moi drodzy, myślę, że to są. Wyróżniające, niejedyne. Nie jedyne, bo w księdze objawienia i w Piśmie Świętym tych cech jest, jest wymienionych znacznie więcej tych, którzy chcą dochować Bogu wierności. Nie. Czy jeszcze jakąś myśl? Znaczy no, no, chciałbym wyjaśnić Duch Proroctwa, jak był rozumiany w czasach Jana. Um, odnalazłem taką informację, że było to przemawianie Ducha Świętego przez proroków. Tak. Dokładnie tak. I zauważcie, że jeśli śledzimy historię starożytną, to prorocy w większości to byli reformatorzy, to byli, to byli posłańcy Boży do odstępczego ludu Bożego, wzywający ludu mój, ludu Boży, dzieci Boże. Nawróćcie się, Bóg przez proroków woła tych ludzi, prawda? No i niestety, ilu odpowiada na to Boże wołanie? Oczywiście, oczywiście, że Duch Boży przemawia przez wszystkich proroków, którzy świadczą o Jezusie. To przecież Duch Boży jest ten, którego Jezus posłał na ziemię, gdy odszedł stąd. I Duch Święty też jest ten, który pozwala nam zrozumieć te wszystkie proroctwa, chociażby które są zawarte w Księdze Apokalipsy, których dzisiaj lekko dotknęliśmy tylko. Dziękuję. Proroctwo od, 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 od dwóch i pół latach, prawda, Cześć myśmy go tu w prawie że nie wspomnieli, ale będzie jeszcze na pewno wspominane ten okres, kiedy Lud Boży był szczególnie chroniony, kiedy był prześladowany, kiedy po, wymagał te, te, tej opieki. I to, co się stało, że Bóg posłał swojego anioła w odpowiednim czasie, to też nie w przypadku, ale w ściśle określonym czasie. Dziękuję mam. bardzo. Zwyżku. Ja na moment zatrzymam się, bo tak pewne, pewne fragmenty są tak traktowane, że są tak, my rozumiemy, ale są to ci, którzy strzegą przykazań Boga. Na to chciałbym na moment się zatrzymać. Wyobraźcie sobie, że innym określeniem... Którzy strzegą przykazań Boga, starają się je wypełniać i być im wierny, to bym powiedział tak. Moglibyśmy powiedzieć, że Abraham był takim człowiekiem, mhm. Job był takim człowiekiem. I gdybyśmy mieli. To są ci sprawiedliwi, ludzie, których jak gdyby prawość wynikająca z, z wierności Panu Bogu sprawia, że oni są takimi przykładami. I teraz wrócę do pewnego fragmentu. Mimo, może mieli swoje upadki. Tak, ale w tym momencie znajduję jeszcze ten fragment, w którym kiedy. Walka jest o Sodomę i Gomorę, Pan Bóg mówi, jeżeli będzie tylko dziesięciu sprawiedliwych, takich, którzy będą wiernie przestrzegać tych przykazań, to miasto to ocaleje. Jak bardzo ważne jest znaczenie, pokazane, że Pan Bóg mówi, ratunkiem dla świata są ci, którzy idą tą drogą Bożą. I teraz, bo skąd ta nienawiść szatana? No bo w pewnym momencie zarzut szatana był, że przestrzeganie tych praw, to jest coś, co nas ogranicza, a Pan Bóg pokazuje, słuchajcie, zobaczcie, to jest zupełnie coś innego. To jest, na nich ten świat może trwać, może on to istnieje. To jest wolności. Tak, to jest zupełnie inne przekreślenie. To jest jakby pokazanie, o co się toczy ta wojna. Mhm, dziękuję bardzo. Kochani, czas jest nieubłagany. E, mamy świadomość, że nie wyczerpaliśmy tematu. Ale jak ktoś powiedział, tematy są niewyczerpane, więc o ile udało nam się zainspirować do osobistego studium, pogłębiania znajomości, szukania, uboga szukania wsparcia, to to studium spełniło swoją rolę. Dziękujemy serdecznie i pragniemy zakończyć to studium również modlitwą. Bardzo proszę, Janusz. Dobry Boże. Dziękujemy Tobie za to, że chcesz być z nami aż do końca. Że, mimo to, że jesteśmy tak miserną gromadką, przyznajesz się do nas. Boże, spraw, żeby Twoje Słowo, Twój Duch Święty były z nami do końca, żebyśmy mogli wytrwać i nie dać się złamać żadnym atakom szatana. Boże, Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jedynymi, którzy Twoją rację potwierdzają. I Ty nie pozwolisz, żeby nam szatan zrobił coś złego. Ty będziesz nas szczekł, jak zielnicy swojego oka. Dziękujemy ci za to, Boże. Niech imię Twoje będzie wielbione. Amen. 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 Pozostaje mi tylko zaprosić wszystkich miłych widzów. Aby pamiętali, że za tydzień będzie kolejne studium w tym temacie, a temat jest dość frapująco sformułowany: nadeszła wiekopomna chwila wprowadzenie do studium przesłania trzech aniołów lecących przez środek nieba. Do zobaczenia!